Hej, cześć, ja jestem Lucky, a to jest Borderlands. Witam was w kolejnym odcinku i w ostatniej naszej podróży po Bad Irelands. Tak to się nazywa? Tak to się nazywa. Tak, zmierzamy teraz do Claptrapa i wyjeżdżamy już z tej naszej pierwszej lokacji początkowej w dalszą naszą podróż. Smutny moment, ale trzeba w życiu iść przed siebie. Nie można się oglądać do tyłu. No chyba, że chcecie zabić skaga. To wtedy można. Tak na marginesie. Już tam jechałem z wami w ostatnim odcinku, ale postanowiłem jeszcze się przejechać, a poza tym save. Po odpaleniu mnie zrespawnował Firestone. Więc tutaj musimy pogadać z Claptrapem. Musimy się udać w dalszą podróż. Tutaj hajs jeszcze zbierzemy. Tu nie możemy tego otworzyć. Tutaj wszystko. Sprawdzimy jeszcze nasz ekwipunek. Tylko to, co mamy wyekwipowane. Dobrze. Więc walczymy dalej. Dziękuję. Jesteś świetny, Claptrapie. Dolhidland. Wbijamy do Dolhidland. Jaka nazwa? Mi się podoba. W każdym bądź razie, Dolhidland jest naszą kolejną główną lokacją, po której będziemy się poruszali. Arid Badlands. Jest łączność komunikacyjna jakaś, taka dziwna swego rodzaju. I co tu jeszcze jest? Dobrze, pewnie jakiś obóz, który musimy zapewne odbić. Oby nie. No i tam do góry jeszcze skoczymy. Może nam tu dadzą coś na powitanie. Niekoniecznie. No. Skagzillę trzeba zabić. I jeszcze pogadać. I jeszcze paru biednych tutaj wojowników. W każdym razie, z tego co wiem i z tego co zdążyłem zauważyć, ta lokacja jest tylko do opuszczenia w jeden epicki sposób przez nas. Mówię epicki, mam na myśli epicki. Mam na myśli ten sposób. A jeszcze odpalimy sobie questa innego. Bandit. $500 expa. Luck is an old buddy of mine, and by old buddy I mean asshole that ruined my mom's girl parts. Well, sounds like he's in trouble, so you go on ahead and try to keep him alive long enough so I can kill him at a later occasion. Czyli musimy. Poza tym gość, z którym z nami rozmawiał, ma naprawdę fajnych kolegów. I mamy. A my tu jesteśmy, by zabić kilku bandytów. Jeden. Drugi, trzeci, czwarty. To mi tu może pomóc. Ech,
Nigdy nie zrozumiem tych psycho gości. Się podpalają tylko po to, żeby umrzeć przy moim pierwszym strzale. Coś tam z niego wydropiło. Czy jest to coś warte? Oczywiście, że nie, ale to sprzedamy. Czy jest tu coś, na czym warto skupić swoją uwagę? Chyba nie, ale to zawsze możemy wszystko odzyskać. Tutaj jest. No. Amunicji nigdy nie za mało, z racji tego, że jej marnuje tony. I ktoś chyba to zauważył tutaj. Ja z tego ich. No jak? Dwustrzałówka. Ładnie wszyscy panowie schodzą. Tutaj zaraz zobaczymy, co jest w tej skrzyni. Wow. To zobaczymy i to zobaczymy na później. Całkiem atrakcyjny shotgun. A to jakoś tak dziwnie pusto. Tak, moja wieżyczka razem z pomocą tego shotguna na pewno go. No, przeładowuj szybciej, to jeszcze go zdążymy zabić. Fajny, z granatnicą był. Cześć. Jakieś granaty dostałem. Dobrze, rozumiem twoje podejście, ale ja jeszcze tutaj... Ten kurczę shotgun jest jakiś mega wykoksany. Razy ile? Aha. To w każdym razie sprzedajemy. To się zastanowię. To sprzedajemy. Launcherów nie używamy, sprzedajemy. Czy jest tu coś nowego do kupienia? Jakaś super tarcza. No jest super tarcza, którą... Na który level jest? Na 22, ale kupujemy. Żeby jej później nie zapomnieć i nie sprzedać przypadkowo. Zobaczymy, jak w ekwipunku się to prezentuje i jak mniej więcej się to ma do tego, co my mamy. No mamy lepsze w każdym razie wszystko. Chapa mamy mało. I takie pytanie, czy da się to jakoś bić na dach? Trzeba iść znowu dookoła. Może środkiem się da przejść. Ten na przykład. Da się, oczywiście, że się da. Czy tu jest jakieś... Jest jakieś takie coś. Ale ja bym chciał na przykład takie coś, dokładnie to. Mamy samochód i teraz zrobimy największy... A co to jest? Tutaj znaczek jest gdzieś zaraz obok. Tutaj. O co chodzi? A. No.
To wykonamy tego questa, nie jest jakiś skomplikowany. Trzeba jakieś takie... Tam widzę już następną rzecz do odpalenia. I tu jakieś robale, które na mnie skaczą, jak ja nie znoszę takich rzeczy w grach. To jest dla mnie najgorszy rodzaj questa. Ja się takich rzeczy po prostu cholernie brzydzę. Będziecie mieli pewnie ubaw ze mnie spatrzenia, jak ja to... Jest tu coś jeszcze? Szybko poszło, boję się jakichś większych, a wiem, że w tej grze takie są. Dlatego... To może być straszne dla mnie. No... I do góry, i tutaj. I tutaj, i tutaj. Dobra, panowie. Nie teraz, ja tu mam... Ja tu muszę do autka wejść, bo ja tak sobie z nimi nie poradzę. No super, super, super. Musieli w takim miejscu na mnie wyrpać. W każdym razie i was też rozjadę. Jezu, jak ja takich rzeczy nie znoszę. I tu pewnie będę musiał bazę całą odbić, tak? Standardowo odbijamy bazę. Muszę przełączyć tam przełącznik jakiś w środku. Co zaraz zrobię. No, już ktoś na mnie wychodzi, czy dopiero muszę wybiec po schodach, żeby odpalić skrypty? Tutaj gdzieś ktoś skacze, gdzieś ktoś kombinuje. Przełączyłem jakiś... Wow! O, szybki transport przełączyłem, chociaż tyle. Teraz bym miał dostęp do szybkiego transportu. Już się bałem, że mnie kurczę zabije. Mnie słabo stoi z HP-em. Ale ta sobie wieżyczka całkiem nieźle z nimi poradziła. No. Poszło nam razem super dobrze. Sobie teraz odnowię trochę życia, bo to mi się przyda najbardziej. Pana też tu wykończę. I jeszcze życia. Dobra. Oddajemy questa. Jeszcze w tym odcinku możemy spróbować zapolować na jedzenie do O, fuck. Nie. Nie do auta, do auta, zanim coś tu wyjdzie. Możemy zapolować na jedzenie dla Skagzilli. Znaczy na przynętę. O, tu jesteś na dachu. Jak tam wyjść na dach? Da się tędy wyjść na dach tam. Nie widzę zbyt wielu możliwości tam się dostania. Ale zaraz tam spróbuję jakoś wbić. No. Tutaj już mamy nowe misje. Wszystkie bierzemy oczywiście. A najpierw wbijamy na dach tutaj, tylko... Nie jestem pewien jak. Tędy jakoś? Tam chyba od podwórka trzeba wbić, od podwórka. Znaczy od strony wewnętrznej, za płotem.
się nie zrespawniły te bandity. Nie. Jest tu trochę trupów, ale bandytów... Ło, i takiego czegoś nie zauważyłem. Jak to? Okej, i czy tam jakoś się da wbić? To stąd, czy jeszcze dalej muszę iść? Chyba jeszcze dalej. Niedobrze, niedobrze. Teoretycznie może by się dało stąd wbić. W praktyce też. Bardzo fajne snajpy. Niestety nie dla mnie, ale myślę, że są sporo warte. Na tyle, żeby iść tu i je sprzedać. Sprzedajemy. To też sprzedajemy. To. I ten się zastanowię. Rifleman. Pomyślę. Pomyślę jeszcze nad tym klasem. Teraz K, questy. I Skagzilla. Może przynęty nam się uda zdobyć. Tylko przynętę w tym odcinku, a zabijemy ją w następnym. A to nie będzie byle jaki przeciwnik, uwierzcie mi na słowo. Tutaj i na wprost. Przy okazji może jakiś patrol zabijemy. Oni tu jeżdżą jak... Tam zaraz pojadę. Tu jest ten bajt, no nie? O kurde, samemu to będzie teraz tu problem. Tak, żem czuł. Tutaj pana musimy wyeliminować. Nie przeładowuj w takiej chwili. No przecież zabiłem go! O. Dobra. Damy radę. Damy radę. Dlatego chciałem w tym odcinku jeszcze tę bajtę zdobyć. Ty! Ale dobry deal zrobiłem. Teleportowałem się do autka, które stało tu obok. W każdym razie jeden z patroli wyeliminujemy. Boże, no. Nie wierzę w to. Powiedzcie, że moje auto nie zostało tam. Nie wierzę. Czemu nie mogę jechać? Zablokowałem się. To jest chore. Żeby... Te bandity jeżdżące najbardziej. Wypadł mi je stąd. Ja tu próbuję obóz odbić, zdobyć przynętę, żeby zabić Skagzillę, potwora mieszkającego obok. Pana pojedynczego zabiję. Kurna. Czy naprawdę z jednym gościem iść na gołe klaty?
jakimś lamerskim SMG. Tam jakieś granaty są radioaktywne. I bajta zebrałem. Chociaż tyle. Mówię, jeszcze to może odpalę. Jedno na trzy, zawsze coś. Tam widziałem jeszcze jakiś obóz na górze, tam pobiegnę. Może mi się uda go odbić. Zawsze takie rzeczy lubię robić po drodze. Akurat się może udać coś tutaj. Nie, akurat to jest tylko jakiś spawn samochodów czy coś. Ale jest tu kawałek jakiejś broni, rewolwera, który ją znalazłem, to zawsze coś. Czy jest tu coś jeszcze? Co to? To nie. To nie. Dobra, w każdym razie... I spróbujemy wykończyć paru bandytów. Jeżeli by nam się udało, to by było fajnie. Tam ktoś jechał. Zaraz tam pana... Panów dopadniemy. Dwóch. Jeszcze sześciu. Wszyscy. Jeszcze ten pan tu ocalał. Czy jeszcze coś tu jest? Tu panów nie widzę. Mój pojazd się tak słabo trzyma, szczerze mówiąc. Ale nikogo więcej nie widzę. O. Jakiś brzydki samochodzik. Ach, żeby tak długo się z jednym autkiem męczyć. Jeszcze jakiś... No, uciekaj, bo zaraz autko wybuchnie. No. To. Wszyscy tacy silni tu są. To otwarta wojna. No. Kolejny jakiś tam mini obóz oczyszczony. To zawsze jakiś plus. I zawsze więcej zrobione. Ale ten odcinek się zaczyna niebezpiecznie przeciągać. I co ja mam tu wybuchnąć to? Dokładnie, mam to wybuchnąć. A mój samochodzik wybuchł. Sam z siebie. Prawda? Raz na piechotę tam. Pomiędzy banditami. Czy może mogę im ukryć samochód? Najwyraźniej nie i bardzo, bardzo chcieli mnie zabić. No nic, więc z tym smutnym, śmiertelnym akcentem skończymy ten odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym. Jeżeli wam się odcinek spodobał, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli nie przeszkadzają wam aż takie moje wielkie fajle, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli macie czas, odwiedźcie też mojego Facebooka. Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Ciao!